Bardzo serdecznie i gorąco witam wszystkich, którzy przybyli na dzisiejsze rozważanie Słowa Bożego. Chciałbym razem z Wami przejrzeć pewne fragmenty Nowego Testamentu, aczkolwiek też sięgnąć do Starego Testamentu, aby porozmawiać na temat Marii, Matki Jezusa. Być może dzisiejsze rozważanie otrzyma tytuł Cała Prawda o Marii. Matce Jezusa. W każdym bądź razie bardzo serdecznie was wszystkich również witam, tych internautów, którzy oglądają te rozważania poprzez internet. Ale przejdźmy do rzeczy, poszkoda czasu. Maria z Nazaretu nosiła bardzo popularne w biblijnym Izraelu imię. W Starym Testamencie było to hebrajskie imię Miriam. W Nowym Testamencie greckie imię Maria lub imię z języka aramejskiego Mariam. Imię Maryja powszechne w Kościele katolickim w tekście hebrajskim Starego Testamentu. I greckim Nowego Testamentu w ogóle nie występuje. Maria mieszkała w Nazarecie, w Galilei. W Ewangelii Łukasza, w pierwszym rozdziale, od wersetu 26 po 27, czytamy o tym następujące słowa. Pierwszy rozdział, werset 26 po 27. A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef z domu Dawidowego, a pani nie było na imię Maria. A więc tu mamy wyraźny zapis, że Maria. Pochodziła i mieszkała w Nazarecie. Maria miała siostrę o tym samym imieniu, będącą żoną Kleofasa. Popatrzmy na Ewangelię Jana, dziewiętnasty rozdział i tam przeczytajmy sobie w dziewiętnastym rozdziale Ewangelii Marii, Jana, werset 25. Piąty. Który brzmi następująco. A stały pod krzyżem Jezusa, matka jego i siostra matki jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Również Elżbieta, żona kapłana Zachariasza, matka Jana chrzciciela była krewną Marii. I o tym czytamy w Ewangelii Jana, przepraszam, w Ewangelii Łukasza w pierwszym rozdziale i tam werset 36. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział, werset 36. Anioł Gabriel mówi Marii: I oto Elżbieta, krewna twoja, którą nazywają niepłodną. Także poczęła syna w starości swojej, a jest już w szóstym miesiącu. A więc mamy sporo już informacji na temat Marii. Mieszkała w Nazarecie, z Nazaretu pochodziła, miała siostrę o tym samym imieniu i yy, Elżbieta, matka Jana Chrzciciela, była jej krewną. Ale pójdźmy dalej. Co mówią inne teksty, bo są takie. Dowiadujemy się, że Maria została żoną Józefa. W Ewangelii Mateusza w rozdziale pierwszym i wersecie szesnastym jest to wyraźnie zaakcentowane. Ewangelia Mateusza. Rozdział, rozdział pierwszy, werset szesnasty. A Jakub był ojcem Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. A więc Józef był mężem Marii. Zanim oboje się zeszli. Anioł Gabriel objawił Marii w Nazarecie, że Bóg wybrał ją na matkę Mesjasza. Zapis ten znajduje się w Ewangelii Łukasza, i tam rozdział pierwszy. Ewangelia Łukasza, rozdział pierwszy, czytam od wersetu 26. A w szóstym miesiącu. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta Galilejskiego, zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef z domu Dawidowego, a pani nie było na imię Maria. I wszedłszy do niej, rzekł: Bądź pozdrowiona, łaską obdarzona Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami ale ona zatrwożyła się tym słowem i rozważała co by mogło znaczyć to pozdrowienie i rzekł jej anioł nie bój się mario znalazłaś bowiem łaskę u Boga i oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus ten będzie wielki i będzie nazwany synem najwyższego i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida, i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. A Maria rzekła do Anioła: Jak się to stanie, skoro nie znam męża? I odpowiadając Anioł, rzekł jej: Duch Święty stąpi na ciebie, i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane synem Bożym. I oto Elżbieta, krewna twoja, którą nazywają niepłodną, także poczęła syna w starości swojej, a jest już w szóstym miesiącu, bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. I rzekła Maria: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego. I anioł odszedł od niej. Stało się to, zwiastowanie, które przeczytaliśmy trzy miesiące przed narodzinami Jana Chrzciciela, o czym Gabriel powiadomił ją podczas zwiastowania. Dlatego Maria odwiedziła swoją siostrę Elżbietę, która natchniona przez Ducha Świętego potwierdziła powołanie Marii na Matkę Zbawiciela świata. Jest to zapisane także w Ewangelii Łukasza w pierwszym rozdziale, od wersetu 39 po 45. A Maria wybrała się w onych dniach w drogę. I udała się śpiesznie do górskiej krainy, do miasta Judzkiego, i weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, i Elżbieta napełniona została duchem świętym, i zawołała donośnym głosem i rzekła: Błogosławionaś ty między niewiastami! I błogosławiony owoc żywota twego. A skądże mi to, że matka mojego pana przyszła do mnie? Bo oto, gdy dotarł do uszu moich głos pozdrowienia twego, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie, i błogosławiona, która uwierzyła, że nastąpi wypełnienie słów, które pan do niej wypowiedział. Elżbieta natchniona Duchem Świętym potwierdziła błogosławieństwo Marii, że Bóg wybrał ją na matkę Mesjasza. Podczas tego pobytu u Elżbiety, Maria też wypowiedziała czy wyśpiewała magnifikat, czyli coś w rodzaju hymnu uwielbienia, pod adresem oczywiście Boga. I pierwsza część tego magnifikatu dotyczy powołania jej na matkę Pana Jezusa. I przeczytam Ewangelię Łukasza, pierwszy rozdział od wersetu 46 po 49. Maria mówi: I rzekła Maria: Wielbi dusza moja Pana. I rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia, bo wielkie rzeczy uczynił Wszechmocny i święte jest imię Jego. I Elżbieta. I tutaj w tym Magnifikacie Maria powiedziała, a jest to werset 48, oto bowiem od teraz, odtąd, szczęśliwą zwać będą mnie wszystkie pokolenia. Jest to prawdą, że wybór Marii na matkę Mesjasza był dla niej wielkim wyróżnieniem. Ale Słowa Olżbiety i słowa Marii w najmniejszym stopniu nie sugerują kultu Marii praktykowanego w Kościele Powszechnym. Tak, to było wyróżnienie, ale nie jest to podstawa do kultu Marii. Ale pójdźmy dalej w naszym rozważaniu Słowa Bożego. Bezdyskusyjną kwestią jest fakt, że Maria poczęła Jezusa w sposób nadprzyrodzony za sprawą Ducha Świętego. Józef o tym nie wiedział. Gdy więc stwierdził, że Maria jest w ciąży, postanowił ją opuścić. Chciał to zrobić potajemnie, dlatego aby oszczędzić jej przykrości. Dzięki interwencji Anioła sprawa się wyjaśniła. Ewangelista Mateusz w pierwszym rozdziale swojej Ewangelii zapisał od wersetu 18 po 21 następujące słowa. Ewangelia Mateusza, pierwszy rozdział, wersety od 18 po 21. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa. Było tak. Gdy matka jego Maria została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, Oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. To co dalej czytamy dotyczy czasów kiedy panuje cesarz rzymski Oktawian August wydaje dekret o powszechnym spisie ludności w cesarstwie rzymskim Józef i Maria podążają do Betlejem. Cesarz rzymski Oktawian August panował od 27 roku przed naszą erą do 14 roku naszej ery. Zarządził tak jak powiedziałem powszechny spis ludności w państwie rzymskim. I z tego powodu, ponieważ Betlejem było rodowym miastem Dawida, Józef i Maria udali się do Betlejem, bo Józef pochodził z rodu Dawida. I tam właśnie w Betlejem Maria urodziła Pana Jezusa. Czytamy o tym w Ewangelii Łukasza, w rozdziale drugim, od wersetu pierwszego po siódmy. Ewangelia Łukasza, rozdział drugi, od wersetu pierwszego po siódmy. Tekst brzmi następująco. I stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swego miasta. Poszedł też i Józef z Galilei, z miasta Nazaretu do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem. Dlatego, że był z domu i z rodu Dawida. Aby był spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna. I gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła. I porodziła syna swego pierworodnego. I owinęła go w pieluszki. I położyła go w żłobie. Gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Autor Ewangelii Mateusza pisał swoją Ewangelię z myślą o czytelniku żydowskim. Dla Żyda, dla Izraelity, Stary Testament był najwyższym autorytetem. Dlatego Mateusz, aby przekonać żydowskiego czytelnika, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem, cytuję proroctwo z księgi Izajasza sprzed ośmiu wieków, które zapowiedziało nadprzyrodzone narodziny Chrystusa z dziewicy. Popatrzmy na Ewangelię Mateusza i tam na pierwszy rozdział. Ewangelia Mateusza. Pierwszy rozdział i przeczytamy wersety 22 i 23. A to wszystko się stało, pisze Mateusz, aby się spełniło słowo pańskie wypowiedziane przez proroka. Oto panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. Właśnie treść wersetu 23. trzeciego, oto Pan pocznie i porodzi Syna i nadadzą Mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami, jest cytatem z proroctwa Izajasza. I teraz przeczytam właśnie proroctwo z Izajasza na ten temat, rozdział siódmy i werset czternasty. Rozdział siódmy i tam werset czternasty. Dlatego sam Pan da Wam znak. Oto Pan napocznie i porodzi Syna i nazwie Go imieniem Immanuel. To proroctwo jest według mnie jedynym bezdyskusyjnym fragmentem Starego Testamentu odnoszącym się do Marii. Zapowiadające, że Mesjasz przyjdzie na świat w sposób nadprzyrodzony. Niektórzy odnoszą do Marii słowa protoewangelii skierowane w raju do Adama i Ewy po ich upadku w grzech. Protoewangelię mamy na samym początku Pisma Świętego. Nazywamy ją protoewangelią jako pierwszą Ewangelię, czyli pierwsza zapowiedź. Że człowiek zostanie ocalony przez przyszłego mesjasza. Ewangelia brzmi następująco: jest to trzeci rozdział, werset piętnasty. Bóg mówi: I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Adwentystyczna interpretacja protoewangelii jest następująca. Bóg zapowiada walkę, wrogość między kobietą symbolizującą, reprezentującą lud Boży, bo taka jest symbolika kobiety w prostwach biblijnych, a mocami ciemności, zła, reprezentowanymi tutaj przez węża. Będącego medium szatana. Ta walka będzie się toczyć aż do końca historii tego świata. Potomstwo niewiasty to Chrystus, właściwie potomek niewiasty to Chrystus. On rzeczywiście zwycięży szatana, poniesie z tego tytułu jednak śmierć, która została tu przedstawiona w słowach, że po prostu zostanie ukąszony w piętę, ale ostatecznie zwycięży moce ciemności, miażdżąc szatanowi głowę. Jednak uczciwie i obiektywnie należy stwierdzić, że jeśli nawet ktoś się upiera przy tym, że słowa protoewangelii dotyczą Marii, to jednak ten tekst w najmniejszym stopniu nie sugeruje kultu Marii, aby ją wywyższać ponad ołtarze. Co do narodzin Pana Jezusa, nie znamy daty narodzin naszego Zbawiciela. Mógł to być siódmy, szósty, szósty. Piąty lub czwarty rok przed naszą erą. Na pewno narodziny Pana Jezusa miały miejsce przed śmiercią króla Judei Heroda Wielkiego w czwartym roku przed naszą erą. Świętą rodzinę w Betlejemie, czytamy, odwiedzili pasterze i mędrcy ze wschodu. W międzyczasie Józef i Maria zawitali do Jerozolimy. Gdzie w świątyni Bożej złożyli ofiarę. Tam też spotkali Symeona i prorokinie Annę, którzy zapowiedzieli, a szczególnie Symeon, misję i śmierć Jezusa. Jest to wyraźnie zapisane w Ewangelii Łukasza w drugim rozdziale. A więc otwieramy szybciutko Ewangelię Łukasza, drugi rozdział. I czytamy wersety od 34 po 35. I błogosławił im Symeon i rzekł do Marii, matki jego: Oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu, i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą, i aby były ujawnione myśli wielu serc, Także Twoją własną duszę przeniknie miecz, powiedział Symeon do Marii. Król Judei, Herod Wielki, podjął decyzję zgładzenia Jezusa. Józef, ostrzeżony przez Boga, uciekł do Egiptu z Marią i Jezusem. Po śmierci Heroda w czwartym roku przed naszą erą święta rodzina wróciła z Egiptu. Bojąc się jednak Archelausa, króla Judei, syna Heroda Wielkiego, Józef zdecydował się zamieszkać w Nazarecie, skąd pochodziła Maria. I o tym czytamy w Ewangelii Mateusza w drugim rozdziale. A więc otwieramy Ewangelię Mateusza, drugi rozdział i czytamy wersety od 13 po 14, potem od 19 po 23. A gdy oni odeszli, mędrcy, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł, wstań, weź dziecię oraz matkę jego, i uchodź do Egiptu. A bądź tam, dopóki ci nie powiem, albowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić. Wstał więc i wziął dziecię oraz matkę jego w nocy i udał się do Egiptu. I przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział pan przez proroka, mówiącego: Z Egiptu wezwałem syna mego. I teraz od wersetu 19 po 23. A gdy Herod umarł, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie, mówiąc Wstań, weź dziecię oraz matkę jego i idź do ziemi izraelskiej. Zmarli bowiem ci, którzy nastawali na życie dziecięcia. Wstał więc, wziął dziecię oraz matkę jego. I powrócił do ziemi izraelskiej. Ale gdy usłyszał, że Archelaus króluje w Judei po ojcu swoim, Herodzie, bał się tam iść. Ostrzeżony jednak we śnie, udał się w strony Galilei. A przyszedłszy tam, zamieszkał w mieście zwanym Nazaret. Aby się spełniło, co powiedziano przez proroków, iż Nazarejczykiem... Nazwany będzie. W dalszych częściach Ewangelii czytamy, że Józef i Maria co roku bywali w Jerozolimie na święcie Paschy. Gdy Jezus miał 12 lat, udał się po raz pierwszy z rodzicami do Jerozolimy na święto Paschy. Tam Jezus zgubił się im. Po trzech dniach. Odnaleźli go w świątyni w gronie uczonych w piśmie. I bardzo ciekawa myśl. W historii tej zawarta jest ostatnia wzmianka o Józefie. Czytam Ewangelię Łukasza, drugi rozdział. Ewangelię Łukasza, drugi rozdział. I tam w drugim rozdziale Ewangelii Łukasza. Wersety od 41 po 51. Od 41 po 51. A rodzice jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. I gdy miał 12 lat, poszli do Jerozolimy na to święto, jak to było w zwyczaju. A gdy te dni dobiegły końca i wracali, Zostało dziecię Jezus w Jerozolimie, o czym nie wiedzieli Jego rodzice, a mniemając, iż jest pośród podróżnych, uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi, i gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając Go, a po trzech dniach znaleźli Go w świątyni, siedzącego w pośród nauczycieli. Słuchającego i pytającego ich, a zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali, nad jego rozumem i odpowiedziami. I ujrzawszy go, zdziwili się, i rzekła do niego matka jego: Synu, cóżeś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja, bolejąc, szukaliśmy ciebie. I rzekł do nich: Czemuście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście? Że w tym, co jest Ojca Mego, ja być muszę. Lecz oni nie rozumieli tego słowa, które im mówił. I poszedł z nimi i przyszedł do Nazaretu, i był im uległy. A Matka Jego zachowywała wszystkie te słowa w sercu swoim. W tym zapisie opisującym przeczytaną historię, Jezus. Bardzo wyraźnie powiedział Marii i Józefowi, może zasugerował, kim jest, że jest Mesjaszem, że pochodzi z nieba, że nie jest tylko i wyłącznie zwykłym człowiekiem. A Józef i Maria są jedynie jego ziemskimi rodzicami, opiekunami. Dlaczego pochodzenie jest boskie, niebiańskie? To jest jedna rzecz. I druga rzecz, rzeczywiście mamy tutaj ostatnią wzmiankę o Józefie i mężu Marii. I wszystko wskazuje na to, że w okresie między dwunastym a trzydziestym rokiem życia Pana Jezusa, czyli przed 27 siódmym rokiem, zmarł Józef. I Maria owdowiała. Maria wraz z Jezusem i jego uczniami została zaproszona na wesele w kanie galilejskiej. Tam na jej prośbę Pan Jezus dokonał swojego pierwszego cudu, zamieniając wodę w wino. Następnie Jezus wraz z Marią Opuścili kanę galilejską i przybyli do Kafarnaum. Chciałbym przeczytać na ten temat fragment Ewangelii Jana, drugi rozdział, i tam wersety od pierwszego po piąty i dwunasty. Ewangelia Jana, drugi rozdział, wersety od jeden po pięć i werset dwunasty. A trzeciego dnia. Było wesele w Kanie Galilejskiej, i była tam matka Jezusa. Zaproszono też Jezusa wraz z jego uczniami na to wesele. A gdy zabrakło wina, rzekła matka Jezusa do niego: Wina nie mają. I rzekł do niej Jezus: Czego chcesz ode mnie, niewiasto? Nie, źle to przeczytałem. Ja przeczytałem to w takiej formie jakby pretensji: Czego chcesz ode mnie, niewiasto? Źle. W tamtych czasach. Ten zwrot nie był obraźliwy, nie był pretensją. Był zwrotem grzecznościowym. Czego matko ode mnie oczekujesz? Co mogę dla ciebie zrobić? Tak należy ten zwrot zrozumieć. A więc czytamy i rzekł do niej Jezus, czego chcesz ode mnie, niewiasto? Czego matko ode mnie oczekujesz? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Rzekła matka jego do sług. Co wam powie czyńcie? A było tam sześć stągwi kamiennych, ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczania, mieszczących w sobie po dwa lub trzy wiadra. I pamiętacie, co się dalej stało? Pan Jezus kazał te stągwie wypełnić wodą, zanieść gospodarzowi wesela. Woda zamieniła się w wino i wino uczynione przez Pana Jezusa miało o wiele lepszy smak, aniżeli te wino, które się wyczerpało. I werset dwunasty mówi nam: Potem udał się do Kafarnaum wraz z matką swoją i braćmi i uczniami swoimi, i tam pozostali kilka dni. Wiosną trzydziestego pierwszego roku w Jerozolimie, Maria była obecna przy śmierci pana Jezusa. Zanim pan Jezus skonał na krzyżu, przekazał Marię pod opiekę apostoła Jana, co wyraźnie wskazuje na jej wdowieństwo. Czytam Ewangelię Jana, 19 rozdział i wersety od 25 po 27. Ewangelia Jana, 19 rozdział od wersetu 25 po 27. A stały pod krzyżem Jezusa, Matka Jego i siostra Matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej rzekł do matki. Niewiasto, Oto syn twój. Potem rzekł do ucznia, oto matka twoja. I od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie. Po wniebowstąpieniu pana Jezusa apostołowie zebrali się w Jerozolimie i w miejsce Judasza wybrali apostołem Macieja. Maria była wtedy wśród nich obecna. Przeczytajmy sobie. Księgę Dziejów Apostolskich, pierwszy rozdział od wersetu 12 po 14. Pierwszy rozdział od wersetu 12 po 14. Wtedy powrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży w pobliżu Jerozolimy w odległości drogi na jeden sabat. A gdy tam przybyli, udali się na piętro gdzie się zatrzymali Piotr i Jan i Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub Alfeuszowy i Szymon Zelota i Juda Jakubowy. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, matką Jezusa i z braćmi Jego. I w zasadzie to, co jest zapisane w Księdze Dziejów Apostolskich, jest ostatnią wzmianką w Piśmie Świętym o Marii z Nazaretu, matce pana Jezusa. Następnym razem, gdy się spotkamy, będę chciał temat rozszerzyć i coś więcej powiedzieć na temat w ogóle rodziny pana Jezusa. Czy Maria miała dzieci? Czy Pan Jezus miał braci i siostry? Jak w ogóle to wszystko wygląda? Ale to następnym razem. Chciałbym podsumować dzisiejszy temat. Pismo Święte, dla mnie przynajmniej, jest najwyższym i jedynym autorytetem wiary. Na podstawie Pisma Świętego wierzę, że. Maria była pobożną i szlachetną kobietą, która wykazawszy wiarę wobec działania Bożego, w sposób nadprzyrodzony przez Ducha Świętego urodziła Pana Jezusa, opiekowała się nim i wychowała go, towarzyszyła mu w jego misji i śmierci krzyżowej. Można ją uznać za wzorzec godny naśladowania. Ale nie wierzę w to, że Maria jest Matką Boga. Maria nie jest Matką Boga. Człowiek nie może urodzić Boga. Stworzenie nie może urodzić swojego Stwórcy. Przez Marię. Bóstwo przyjęło ludzką naturę i narodziło się jako człowiek Jezus z Nazaretu. Tak, z tym się zgodzę. Dlatego tytułowanie Marii Matką Boską, Matką Boga jest błędne. Marię możemy tytułować Matką Zbawiciela, Matką Syna Bożego. Matką Jezusa Chrystusa, matką Jezusa z Nazaretu, ale nie matką Boga. Ciekawostką historyczną jest fakt, że dogmat o Marii jako matce Bożej powstał 400 lat, czy został zatwierdzony przez Kościół Powszechny 400 lat po niebowstąpieniu pana Jezusa. Maria została uznana za matkę Boga dopiero w 431 roku na Soborze Powszechnym w Efezie. Mamy tu dystans 400 lat. A więc dogmat ten nie jest tworem, czy nie wypływa z Ewangelii, nie jest ustanowiony przez Boga, apostołów Chrystusa czy proroków. Jest on tworem kościoła 400 lat później. Maria, jak wszyscy ludzie, zmarła. Jeden z jej tradycyjnych grobów znajduje się w Jerozolimie, w Dolinie Cedronu. Widziałem go. Inny tradycyjny grób Marii znajduje się w Efezie. Nigdzie pismo święte nie podaje, że Maria została w niebowzięta. Dogmat o wniebowzięciu Marii został zatwierdzony bardzo późno, aż po upływie prawie dwóch tysięcy lat od czasów Chrystusa przez Papieża Piusa XII w 1950 roku. I nie ma żadnego uzasadnienia biblijnego. Nigdzie Pismo Święte nie zaleca kultu Marii. Biblia uczy, że jedynym zbawicielem i orędownikiem ludzkości jest tylko i wyłącznie Jezus Chrystus. Pragnę odczytać pewien tekst z Księgi Dziejów Apostolskich, czwarty rozdział. I werset 12. Piotr, mówiąc przed Sanhedrynem o Chrystusie, wypowiedział takie słowa. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Nie ma żadnego imienia pod poza imieniem Jezus, przez które moglibyśmy być zbawieni. Tylko i wyłącznie Chrystus. I w nim upatrujemy nasze odkupienie. W pierwszym liście apostoła Pawła do Tymoteusza. Pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza, drugi rozdział. I tam w drugim rozdziale Wersety od 5 po 6 czytamy następujące słowa. Drugi rozdział, wersety od 5 po 6. Albowiem, jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Zapis apostoła Pawła stwierdza: Jest tylko jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi jest nim Jezus Chrystus. Innych pośredników pismo święte nie zna. Maria, podobnie jak prorocy, apostołowie i inne osoby wymienione w Biblii, była narzędziem Boga w realizacji Bożego planu zbawienia świata, którego istotnym elementem były narodziny Mesjasza w Betlejem. I Maria z tego zadania się wywiązała. Tak jak Jan chrzciciel się wywiązał ze swego zadania, jak Daniel na dworze babilońskim wywiązał się ze swojego zadania, jak inni mężowie i kobiety powołane przez Boga. Wywiązały się ze swoich zadań. Tak maria wywiązała się ze swojego zadania, zleconego im przez Boga w Bożym planie zbawienia. Takie są fakty biblijne i historyczne. Wszystko ponadto jest jedynie ludzką tradycją. Chciałbym jeszcze na sam koniec. Poruszyć kwestię Różańca. Przede wszystkim Różaniec w Biblii nie jest znany. W Piśmie Świętym nie znajdziemy najmniejszej nawet sugestii Różańca. Ani Chrystus, ani Maria, ani apostołowie i procy nic na temat Różańca nie uczyli. Skąd więc wziął się w Kościele Katolickim Różaniec? Odpowiedzi udziela nam historia. Otóż w średniowieczu katolicka Europa Zachodnia prowadziła z muzułmanami wojny krzyżowe na Bliskim Wschodzie, opanowanie nad Palestyną. Podczas tych wypraw krzyżowych rycerstwo europejskie zetknęło się z różańcem praktykowanym przez wyznawców islamu. Do dziś można zobaczyć w meczetach, jak muzułmanie, modląc się na różańcu, recytują fragmenty Koranu. Ten islamski zwyczaj został przywieziony do Europy, a Kościół powszechny go przejął, zaakceptował i dopasował do swoich potrzeb. Tak więc różaniec jest elementem praktyk religijnych islamu w Kościele Rzymskim. Doszliśmy do końca naszego rozważania, ale będziemy zagadnienie kontynuowali, gdy pochylimy się nad tematem rodzina Pana Jezusa. Na koniec chciałbym zareklamować książeczkę „Nadzieja na trudne czasy”. Każdy z was, kto pragnąłby tą książeczkę otrzymać, bardzo proszę niech nas powiadomi. Książeczka jest bezpłatna, wyślemy pocztą. Piszcie do nas i listy, i maile. Możecie pytać. W miarę możliwości będziemy odpowiadać. Osoby, które chciałyby ze mną się spotkać, jestem otwarty, gotowy na to, żebyśmy mogli sobie spokojnie porozmawiać. Ci wszyscy, którzy by chcieli otrzymać materiał z dzisiejszego rozważania, niech nas o tym powiadomią. Wszystkie informacje, wszystkie ogłoszenia podane są pod dzisiejszym programem. Życzę Wam wszystkim wielu Bożych błogosławieństw i do zobaczenia, gdy będziemy rozważali kwestię rodziny Pana Jezusa. Amen.